Witam wszystkich hodowców, hodowców gołębi pocztowych. Jesteśmy u mnie na hodowli. Pogoda jest bardzo ładna dzisiaj. Wypuściłem gołąbki, żeby polatały. Nie wiem, gdzie są. Zacznę dzisiaj sprzątać. Jest dzisiaj... Co jest dzisiaj? Jest dzisiaj... O, wodopoje stoją. Jest dzisiaj... Niedziela. Tak, niedziela. Nie, przepraszam. Dzisiaj jest poniedziałek. Przyjechałem dopiero od mojego taty, bo byłem u mojego taty i dopiero przyjechałem i przyszłem sobie popatrzeć do gołębi, a że w sobotę nie byłem, no to dzisiaj postanowiłem przyjść, posprzątać, ogarnąć trochę. No i co, jak to tu wygląda? Tu może nie, ale tu gołąbki jeszcze troszkę. Fajne, duże są już. Fajne, już takie popiśniaki wyszły, już wychodziło. Tu ma jajka, tu nawet nie wiem, kiedy będzie coś się kluło. Też niedługo powinno się coś kluć. Tu też jest coś. Tu są dwa mutki. Tu jest jeden. Tu siedzi. O, moja lotniczka przyleciała. Dziadek teraz się nimi zaopiekował, to powiem wam. Tak się z nimi zaopiekował, że są mutki napasione. Fajnie. Tu się wykluł też jeden młodek, tu jeden już wychodzi z gniazda młodek. Fajnie wychodzi, tu muszę, kurde, z tymi gołębiami porządek robić, bo tam już gołębie wychodzą. Biała widzę też teraz idzie. Siedzi tam w rogu, jakby chciała się znieść. No zobaczymy, może i się zniesie. Tam ma samica dwa jajka, też muszę po coś podłożyć. Ja tu już muszę po prostu myśleć o porządku, żeby... gołębie po prostu młode tutaj rzucać, nie? Już jeszcze trochę. No tak na pierwszy lęk myślałem, że będzie więcej. Około 25 sztuk będę miał do odsadzenia. Z pierwszych lęgów zobaczymy. Co, no siedzi sobie biała tutaj, muszę im dzisiaj ogólnie, muszę posprzątać tam. Tu dzisiaj nie będę sprzątał, bo tu jest fajnie sucho. Ale tam muszę posprzątać, bo tam miałem lekką awarię z wodopojem. Muszę tam posprzątać. O, biała sobie siedzi. Piszę do kolegi, od którego jak mam, że biała idzie na jajko. Mówi, no co ty gadasz? Ja mówię, no ona z tigrem siedzi. Mówi, całkiem możliwe, bo to jedynego hodowcy są te białe z tigrem. No i zobaczymy, co to z tego będzie. Może tigry wyjdą? Fajnie by było, żeby tigry wyszły. Ogólnie białą chciałem dać do jakiegoś niebieskiego, bo to jest... chciałem ją dać do Niemca albo do tego Strata Samczyka, co tam siedzi. Nie mogę przybliżyć, bo nie mam ustawionego zooma w telefonie. I co? Ogólnie biała to jest Ludoklasens, czy jakoś tak na to mówią. Mówią na to Ludoklasens, czy jakoś tak. Jeszcze 2 minuty nagram, bo lekcja mi się zaczęła. A też teraz lekcje, nie lekcje. Co, trzeba dzisiaj ponakarmiać, popoić i będzie git. Dziadek nie mógł założyć obrączki, bo dałem dziadkowi 2 obrączki za obrączkową. Mówi, że za duże są te gołębie. A ja dzisiaj wziąłem, normalnie założyłem te 2 obrączki bez problemu. Tam był mały problem, ale założyłem. Najważniejsze, że nie pokaleczyłem gołąbków. I co? Pogoda naprawdę jest dzisiaj piękna. Tak jak widzicie, dzisiaj będę im sprzątał. Jutro jak będzie tak samo pięknie, od razu robię kąpiel. Bo jeszcze dzisiaj posprzątam i zrobię kąpiel. Ja ogólnie posprzątam tylko tyle, że z karmika. Tu sel trochę posprzątam, bo ja w środku nie sprzątam, jak są młode. Tu gdzie są jajka, to jedynie to będę posprzątać. Tak, to nie sprzątam w celach, jak są młode. Z podłogi najwięcej tam posprzątam, karmik ogarnę. Tu podstawowe takie, a tutaj niech mają nasrane ile wejdzie. Muszę pozamykać puste cele ogólnie. Mam tutaj chyba 2 puste cele. Zobaczymy. Jeszcze czasu trochę jest. Zaraz im pójdę wodę dać. Dzisiaj dostają witaminkę. Aquavit. No i zobaczymy, co to będzie z tego sezonu. Sezon się zapowiada ciekawy jak dla mnie. Ładny samczyk.
Ogólnie nie wiem, czy nie jest słabsza jakość, bo mojego taty, jak byłem, poszedłem z moimi kolegami ognisko zrobić. Jeden opuścił mi 2 razy telefon niechcący. I kurde, szkiełko pękło, muszę wymienić szkiełko. Tak jak sprawdzałem, to szkiełko około 20 zł. Więc niedługo, niedługo jakość będzie po prostu lepsza. No i co, ja będę kończył ten odcinek. Więc co, trzymajcie się, cześć, na razie. Obiała znowu siedzi.